ktoś zapytał się mnie, jakie najważniejsze medykamenty, jakie najważniejsze rzeczy powinny być w domu każdego człowieka w Polsce i nie tylko. Odpowiedziałbym, że pierwsze to jest woda utleniona, natlenek wodoru. Dwa, soda oczyszczona wodorowęglem sodu, tak to mądrale nazywają. Następnie powinien być nakraplacz i powinna być jeszcze woda. Według mnie są to najważniejsze rzeczy, które powinny być w domu każdego człowieka, jeżeli chodzi o zdrowie. Dlaczego? Pojęcia nie macie Państwo, jakie to jest lekarstwo. Woda utleniona. To jest, ona tak wymiata z organizmu zarazki i bakterie, jak druciana szczotka. Tak działa woda utleniona. Soda, proszę Państwa, soda podwyższa pH, czyli zwiększa zasadowość, obniża pH, zwiększa zasadowość i proszę Państwa, do tego pielęgnuje komórki. Skąd to wiem? Od półtora roku stosuję te dwa składniki dla siebie, dla rodziny i dla, polecam i stosuję i dla znajomych. Podam Państwu taki przepis na przeziębienie. Szybki i skuteczny. Proszę mi wierzyć, mało który tak jest skuteczny przepis na przeziębienie, który Państwu podam teraz. Proszę sobie wziąć 10-15 kropli, zapuścić na łyżkę wody, łyżkę taką stołową, 10-15 kropli wody utlenionej, na łyżkę przygotowanej ciepłej wody, w drugą rękę wziąć skroplomierz i do połowy go napełnić. Wprowadzić pół skraplacza do prawej dziurki, 30 sekund potrzymać, po 30 sekundach wyczyścić nos. Powtórzyć operację z drugą dziurką do nosa, poczekać, oczyścić nos. Pół zakraplacza do lewego ucha, podobna sytuacja, po 30 sekundach oczyścić ucho, drugą sprawę powtórzyć. Teraz proszę Państwa, to jest obrona przed przeziębieniem. Druga sprawa. 50 kropli wody na pół szklanki, to jest pełna szklanka, na pół szklanki wody przegotowanej ciepłej do 50 kropli. Odmierzycie sobie tym dzióbkiem. Do tego dodać 1/2 łyżki sody, tej sody. Wszystko to wymieszać i tym roztworem, który Państwu powstanie, płukać gardło co 2 godziny. Zobaczycie Państwo, jakie będą efekty. Ja to robię, moja rodzina to robi, moi znajomi to robią i nie mają problemów. Tylko sam pozytyw jest. To jest tylko i wyłącznie sam pozytyw. Proszę Państwa, nie ma możliwości, żeby przecenić, żeby nie docenić, żeby jakoś po prostu nie dowartościować wody utlenionej i sody. Są to takie rzeczy, które nie chcę Państwu tutaj wypowiadać się na ten temat. Odsyłam Państwa do tej pozycji. To nie jest kryptoreklama, to jest dla Państwa zdrowia. Polecam tę książkę. To nie, ja to po prostu ją kupiłem, jestem pod wrażeniem. Jestem Iwan Nieumywakiem, woda utleniona. To polecam Państwu, żebyście Państwo sobie przeczytali. I polecam Państwu druga, Mikołaj Danikow, uzdrawiająca moc sody. Proszę sobie to przeczytać, to jest po prostu szok, co oni robią. To, co Państwu podaję, te wszystkie przepisy są to sprawdzone przeze mnie, na własnej skórze. Teraz proszę Państwa, jeżeli chcecie już, żeby dokończyć tę sprawę tego przeziębienia, to jest, proszę Państwa, jak już bierze Was przeziębienie. Nos odcinamy, zatoki chore. To jest do wprowadzenia do nosa, to jest na Parkinsona, na szumy w głowie, na przeziębienie przede wszystkim, na zapalenie zatok. To jest szok, co robi woda utleniona z wodą u nas w organizmie.
żeby już całkowicie się doleczyć, proszę sobie wziąć jedną szklankę mleka, wsypać tam pół łyżki sody oczyszczonej do jednej szklanki mleka, włożyć, postawić to na gaz i doprowadzić nie do wrzenia, do mocnego przegrzania się, takiego, żeby się soda rozpuściła. Proszę to ostudzić i wypić na wieczór. Zobaczycie Państwo, co będzie się działo. Dlaczego soda? Dlatego, że podnosi nas zasadowość. Gdzie jest zasadowość, tam nie ma zarazków. Gdzie jest zasadowość, tam nie ma bakterii. To jest cały, pokrótce mówiąc, to jest cały sekret. Proszę Państwa, powiem Państwu jeszcze przepis łączenia sody z wodą. Jedna łyżka sody oczyszczonej na łyżce, do tej łyżki wkropić 30 kropli wody utlenionej. Zrobić papkę. Jeżeli macie Państwo grzybice skóry, grzyb kandyda. Ja miałem przypadek, kiedy kobieta miała pod piersiami grzybice, nie szła na żaden znany środek. Nie było szans, żadne maście, żadne środki doustne, nic. Ani krochmal, ani maście, nic. To tym roztworem, o którym Państwu mówię, wystarczyło czterokrotne posmarowanie się dwa razy dziennie. Temat nie wraca. Proszę sobie, jeżeli Panie mnie oglądają, proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy trzeba stanik założyć, kiedy cały czas tam jest, tam się poci, tam jest obtarcia, tam są różne rzeczy. Pomimo tego, że stanik był zmieniany, bielizna była zmieniana za każdym razem i szybko i nie była brana w chemii, temat nie był do opanowania. Opanowaliśmy. Dzięki właśnie temu roztworowi, o którym Państwu mówię. Jeżeli macie Państwo nadkwasowość i ból żołądka, po prostu podwyższone pH żołądka, a w żołądku, proszę Państwa, jest taka kwasowość, około 2, że jakbyście Państwo włożyli sobie palec do ust, do żołądka, dostalibyście palcem i przez 20 minut byście trzymali ten palec w tym kwasie, który macie w żołądku, to byście kość wyciągnęli. Taka jest kwasowość. Jeżeli macie perforację żołądka, jeżeli macie uszkodzoną błonę śródową żołądka i lub chorobę wrzodową żołądka i chcecie obniżyć tę kwasowość żołądka, bo nieraz boli to, że nie można wytrzymać, proszę sobie wziąć, to jest taka znana sprawa, ale podaję. Pół łyżeczki sody oczyszczonej, wypić pół szklanki przygotowanej wody i od minuty do dwóch powinno się Państwo odbić. Znaczy, że zaczęła soda działać i wszystko będzie dobrze. Taki jest sygnał. Proszę Państwa, co jeszcze można by powiedzieć? Ja przepraszam, że czytam, ale żeby nie zapomnieć i żeby nie Państwu tutaj nie zrobić wody z mózgu. Czasami sobie robię takie notatki, które potem pozwalają spokojnie prowadzić to nagranie. Jeżeli Państwo macie szok alergiczny po urządzeniu owadów, na przykład osy, pszczoły, niekiedy ludzie są uczuleni na to, proszę, idąc gdzieś na łono przyrody, na łono natury, proszę sobie zabrać z sobą sodę oczyszczoną. Pół łyżeczki sody oczyszczonej popite wodą po ugryzieniu osy takim ludziom ratuje życie. Pozwala w całości dostać się do lekarza. To jest bardzo ważna rzecz. Są przypadki, kiedy podanie sody, łyżeczki sody oczyszczonej ratowało ludzi, którzy mieli zaawansowaną sepsę i którym potem mogła pomóc oficjalna służba zdrowia. Jeżeli Państwo ugryzie, teraz mówię do Państwa, którzy nie mają problemów z alergią. Jeżeli Państwa ugryzie owad, jakikolwiek, pszczoła, osa, szerszeń i gdzieś Was ugryzie, proszę, przepraszam za wyrażenie, na ugryzienie i musicie mieć Państwo tu sodę. Poruszyć to sodą, żeby się zrobiła papka i to poczekać. Zobaczycie Państwo, jaki będzie efekt. Zobaczycie Państwo, że miejsce ugryzienia nie spuknie tak jak bez tego zabiegu i nie będzie boleć. To jest sprawdzone ze środki. To, co Państwu mówię, powtarzam cały czas. Wszystko sprawdziłem na sobie.
Oprócz tego, że nie mam alergii, tego nie sprawdzałem, ale wszystkie źródła podają to, pisane i czytane, to wszystko jest, proszę Państwa, sprawdzone przeze mnie. Wszystko jest sprawdzone przeze mnie. Jakie są przeciwwskazania do stosowania sody? Jeżeli macie Państwo niedokwasowe żołądka. Jeżeli macie Państwo niedokwasowe żołądka, jest nie, w ogóle nie wolno jest brać sody oczyszczonej, ponieważ ona podnosi zasadowość żołądka. Proszę Państwa, jeżeli Państwo macie, teraz nie mówimy o zakwaszeniu organizmu, o kwasowości żołądka. Jeżeli Państwo macie niską kwasowość żołądka, czyli nieodpowiednie pH w granicach 2, 1,5 i spożywacie pokarm, który obejmuje białko, to białko nie jest wstępnie strawione. Dostaje się do jelita cienkiego, dostaje się do dwunastnicy, dostaje się do jelita grubego, gdzie nie zawsze to jelito grube jest szczelne. A jeżeli, proszę Państwa, takie białko niestrawione przez żołądek, bo dlatego, że jest niska kwasowość, dostanie się do krwi, to się robią jaja wtedy. Bo ponieważ komórki macierzyste obronne organizmu rozpoznają to jako agresora, jako ciało obce i go atakują. Proszę Państwa, to białko niestrawione, to białko potrafi nam ugrząść, na przykład w stawach, bo tutaj jest najmniejsza kwasowość, zaczynają się bóle stawów. Kwasowość żołądka niedostateczna jest przyczyną 80% chorób, proszę Państwa. Będziemy o tym kiedyś gadać. Na razie mówimy sobie o sprawach najprostszych, jakie tylko możliwe są do omówienia. Jeżeli ten kanał będzie Państwu przydatny, jeżeli będziecie wchodzić, będziemy temat rozwijać i będziemy temat drążyć. Tyle na dzisiaj w tym króciutkim filmie, ale jeszcze zanim skończymy, z tej książki przeczytam Państwu fragmencik malutki, który mam tu zaznaczony. Na co pomaga soda, na co jest korzystna. Teraz proszę uważać. Profilaktyka i leczenie raka, leczenie alkoholizmu, leczenie uzależnienia od palenia, leczenie wszystkich rodzajów narkomanii i uzależnień toksycznych od leków. Wydalanie z organizmu ołowiu, kadmu, rtęci, talu, baru. Wydalanie izotopów radioaktywnych. Alkalizacji, rozpuszczaniu wszelkich szkodliwych złogów w stawach, o czymśmy rozmawiali. Złagodzenie kaszlu. Pukaniu przy bólu gardła, mówiliśmy o tym. Przy nagłym ataku arytmii, to jest bardzo ważna rzecz, proszę Państwa. Nagły atak arytmii. Przy nadciśnieniu. Przy uzupełnianiu płynów w organizmie, odwodnienie narządów, przy usuwaniu świądu, po ukąszeniu owadów, no mówiliśmy o tym, oczyszczaniu jelit, lewatywy z sody oczyszczonej, przy przeziębieniu, to cośmy rozmawiali, przy zapaleniu spojówek, przy leczeniu grzybicy stóp, myciu i wybielaniu zębów. Niektórzy ludzie nie kupują pasty do zębów, tylko biorą na palec i sobie szorują sodą, oczyszczono zęby. Jeszcze Państwu na koniec przeczytam malutki ustęp z tej książeczki, ponieważ muszę to zrobić z tego względu, że chcę na końcu coś Państwu powiedzieć. To czytam z tej książeczki. Zastosowanie zewnętrznej wody utlenionej. Zażywać zaczynając od jednej kropli na 2-3 łyżki stołowe wody. To jest zażywanie wewnętrzne. To jest 30 do 50 ml 3 razy dziennie. 30 minut przed posiłkiem lub 1,5 do 2 godzin po posiłku. Codziennie zwiększając dawkę o 1 krople aż do 10 kropel. 10 dnia. Przerwać kurację na 2-3 dni i przyjmować po 10 kropel, robiąc przerwę co 2-3 dni. Niektórzy chorzy w ogóle nie robią przerw. W razie konieczności dzieciom do 5 roku życia można podawać 1 do 2 krople na łyżkę wody. Od 5 do 10 roku życia po 2 do 5 kropel, od 10 do 14 od 5 do 8 kropel jednorazowo. Również 30 minut przed posiłkiem lub 1,5 do 2 godzin po posiłku. Proszę Państwa, przeczytałem Państwu wewnętrzne stosowanie wody utlenionej z tej książki, żeby Państwu pokazać, że to,
nie jest trujące, to proszę teraz zobaczyć. To jest woda utleniona. Proszę zobaczyć, co ja robię. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kropli wody utlenionej wprowadziłem do tego roztworu wody. Proszę zobaczyć. Żeby Państwo nie myśleli, że Was wprowadzam w błąd albo chcę otruć, wypiłem tę szklankę wody z wodą utlenioną. I teraz tak, jeżeli nie będzie następnego nagrania, to znaczy, że się otrułem. Jeżeli będzie, to ja miałem rację i profesor Iwan nie umywa, jak mi też miał rację. Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że to, co mówię, będzie Państwu przydatne. Następnym razem znowu taki prościutki sposób sobie jakiś omówiłem, a jak kogoś będzie interesować coś, jakieś wyjaśnienia, macie Państwo adres podany pod spodem i proszę do mnie pisać. Na tyle na dzisiaj. Życzę Państwu jak zwykle zdrowia i wszystkiego najlepszego. Do widzenia, a że za oknem noc, to dobranoc.